Lesen wir 1. Mose 13. Ganze Kapitel. Przeczytamy teraz z pierwszej Księgi Mojżeszowej, 13 rozdział. Wyruszył tedy Abram z Egiptu z żoną swoją i wszystkim, co do niego należało, do Negebu, a Lot był z nim. A Abraham był bardzo zasobny w trzody, srebro i złoto i wędrował, zatrzymując się na postojach z Negebu aż do Betelu, do miejsca, gdzie poprzednio był jego namiot między Betelem i Aj, do miejsca, gdzie przedtem zbudował ołtarz. Tam wzywał Abram imienia Pana. Również Lot, który wędrował z Abramem, miał owce, bydło i namioty. Lecz kraj nie mógł ich obu utrzymać, bo dobytek ich był tak wielki, że nie mogli przebywać razem. Między pasterzami stad Abrama i pasterzami stad Lota powstał spór, a Kananejczycy i Peryzyci mieszkali wówczas w kraju. Wtedy rzekł Abram do Lota: niechże nie będzie sporu między mną a tobą i między pasterzami moimi a twoimi. Jesteśmy przecież braćmi. Czyż cały kraj nie stoi przed tobą otworem? Odłącz się więc ode mnie. Jeśli chcesz pójść w lewo, ja pójdę w prawo, a jeśli chcesz pójść w prawo, ja pójdę w lewo. Wtedy Lot, podniósłszy oczy, widział, że cały okręt nadjordański, zanim Pan zniszczył Sodomę i Gomorę, był obfity w wodę, jak ogród Pana, jak ziemia egipska, aż do Soaru. I wybrał sobie Lot cały okrąg nadjordański i wyruszył Lot na wschód. Tam rozstali się obaj ci mężowie. Abram zamieszkał w ziemi kananejskiej, natomiast Lot przebywał w miastach okręgu nadjordańskiego i rozbijał swe namioty aż do Sodomy. A mieszkańcy Sodomy byli źli i bardzo grzeszni wobec Pana. I rzekł Pan do Abrama po odłączeniu się Lota od niego: podnieś oczy swoje i spojrzyj z miejsca, na którym jesteś, na północ i na południe, na wschód i na zachód, bo całą tę ziemię, którą widzisz, dam tobie i potomstwu twemu na wieki. Rozmnożę potomstwo twoje jak proch ziemi, tak, że jeśli kto zdoła policzyć proch ziemi, również potomstwo twoje będzie mogło być policzone. Wstań i przejdź ten kraj wzdłuż i wszerz, bo tobie go dam. Wtedy Abram zwinął namioty i przybył, by zamieszkać w Dąbrowie Mamre pod Hebronem. Tam zbudował Panu ołtarz. Potem, gdy Abram przybył do Egiptu, faraon rzeczywiście zauważył to, że jego żona jest bardzo piękną niewiastą. Und er beschenkte Abraham. I on zaczął obdarowywać Abrama. Oglądamy to w 16 wierszu poprzedniego rozdziału. I musimy tak przyjrzeć się bliżej temu 16 wierszowi. Cóż tam Abraham wszystko nie otrzymał? Otrzymał tam owce, bydło, osły, und er bekommt Knechte, Mägde. Niewolników i niewolnice. Man könnte sich die Frage stellen, wieso plötzlich ein solcher Segensweg nach dem Ungehorsam. Można teraz postawić pytanie, jak to możliwe, żeby powstało taki strumień błogosławieństwa po objawach nieposłuszeństwa. Die Frage ist falsch formuliert. To pytanie jest jednak błędnie sformułowane. Etwas, was aussieht wie ein Segen, muss noch lange kein Segen sein. Coś, co wygląda jak błogosławieństwo, wcale nie musi być dla nas błogosławieństwem. Und die Dinge, die Abraham hier in Vers 16 bekam. Bo te rzeczy, które Abraham tutaj w tym 16 wierszu opisane otrzymał, die waren ihm nicht zu nutzen.
one nie były mu pożyteczne. Beide Gruppen brachten Probleme mit sich. Obydwie te grupy przywiodły ze sobą problemy. Die erste Gruppe ist der Auslöser für den Streit in Kapitel 13. Pierwsza grupa tego podarunku to jest właśnie ten zapalnik, który spowodował sprzeczkę, o której czytaliśmy w 13 rozdziale. Sie hatten plötzlich so viele Herden, dass das Land die Herden nicht mehr trug. Bo nagle oni obydwoje posiadali tak dużo tego bydła i trzody, że kraj nie był w stanie ich wyżywić. Und es kommt sogar zum Streit zwischen den Knechten von Lot und den Knechten von Abraham. I nawet doszło do tych sprzeczek pomiędzy tymi pasterzami Lota i Abrama. Und die zweite Gruppe der Geschenke, die Knechte und die Mägde. A druga grupa tych podarunków, o której tutaj w 16 wierszu czytaliśmy, czyli niewolnicy i niewolnice. Przejdźmy teraz do 16 rozdziału tej pierwszej Księgi Mojżeszowej. Nawet jeżeli dzisiaj to nie jest naszym tematem, możemy przeczytać w wierszu pierwszym. Sie hatte eine ägyptische Magd und ihr Name war Hagar. Czytamy o tym, że oni posiadali niewolnicę Egipcjankę o imieniu Hagar. Und wir kennen die Geschichte von Abraham und Hagar. A my na pewno dobrze znamy tą historię Abrama i Hagar. Dass er ihr einen Sohn zeugte, nämlich Ismael. Mianowicie, że on spłodził z niej syna Ismaela, der später sogar verstoßen werden muss. Który później musiał być też i wygnany. Und der Vorläufer der arabischen Welt ist. A on był założycielem obecnego dzisiejszego świata arabskiego. Man sieht also auch diese Gruppe der Geschenke war nicht zum Segen. A więc z tego widzimy, że i ta grupa tych podarunków z Egiptu nie była dla niego błogosławieństwem. Also um Dinge zu beurteilen, brauchen wir das Auge Gottes. Aby rzeczy właściwie ocenić, potrzebujemy spojrzeć na nie oczami Bożymi. Wir müssen Dinge mit einem geistlichen Auge sehen. Bo te rzeczy muszą być oglądane duchowym okiem. Und vielleicht hätte Abraham diese Geschenke besser zurückgelassen. I może lepiej by było, gdyby Abraham wszystkie te podarunki oddalił w tamtym czasie od siebie. Er hat es definitiv nicht getan und sie mitgenommen. Ale on definitywnie tego nie uczynił i zabrał ze sobą. Das Schöne ist immer, dass Abraham aus solchen Dingen lernt. Ale piękne w tym jest to, że Abraham z tych wszystkich rzeczy uczył się, wyciągał lekcje. Wir werden morgen, so Gott will, in Kapitel 14 sehen, dass Abraham da völlig anders handelt. I jutro, jeśli Bóg pozwoli, będziemy mogli w 14 rozdziale zobaczyć, że Abraham też i z tych rzeczy też wiele się nauczył. Ale tutaj czytamy, że on zabrał je ze sobą, a one przyniosły same w sobie problemy. Gott greift ein. Bóg musiał wkroczyć w tą sytuację. Er schlägt den Pharao und sein Haus. Dlatego, że czytamy, że dotknął Faraona i jego dom. Aber man sieht, dass Gott hier die Betonung etwas anders legt als Abraham. Ale od razu widzimy, że Bóg tutaj daje ten akcent inaczej całkowicie niż Abram. Abraham hatte Angst um sein Leben. Abraham miał wielką bojaźń, że to on utraci swoje życie. Gott hatte Interesse an Sarah. A Bóg był zainteresowany Sarą. Um Sarais willen, der Frau Abrahams, schlug er den Pharaon sein Haus mit großen Plagen. To właśnie Pan dotknął Faraona i jego dom ciężkimi plagami z powodu Saraj, żony Abrama. Und dann lesen wir was Interessantes in Vers 19. I rzecz interesującą możemy przeczytać w 19 wierszu 12 rozdziału. Abraham hat versucht, sich zu schützen. Abraham próbował siebie samego ochronić. Und hat deswegen seine Frau als seine Schwester ausgegeben. I to on z tego powodu podawał, że jego żona jest jego siostrą. Damit nichts passiert. Myśląc, żeby zapobiec wszelkim rzeczom, jakie mogłyby się zdarzyć. Aber Vers 19 sagt, ale czytamy w wierszu 19, dass genau dieser Schachzug des Abrahams, że akurat ten ruch na szachownicy, jaki wykonał Abraham, der Grund war, dass der Pharao Sarah begehrte.
właśnie był powodem tego, że faraon zapragnął posiadać Saraj. Also das, was Abraham eigentlich mit seiner Taktik verhindern wollte. A więc w zasadzie to, czemu chciał Abraham zapobiec poprzez swoją własną taktykę, hat er ausgelöst. To on w zasadzie był wyzwoleniem pożądania jego żony. Denn Vers 19 sagt klar, dlatego, że 19 wiersz jasno to pokazuje. Warum hast du gesagt, sie ist meine Schwester? Dlaczego to ty powiedziałeś, że ona jest moją siostrą? So dass deswegen ich sie mir zur Frau nahm. Że ja ją właśnie z tego powodu wziąłem za żonę. To jest eine ganz wichtige Lektion für uns. Ja myślę, że to jest bardzo ważna lekcja dla nas. Und muss ich mir selbst auch immer wieder sagen, ja samemu sobie ciągle na nowo muszę powiedzieć, dass man nicht versucht, Fleisch zu seinem Arme zu machen. Aby nie próbować ciało czynić swoją własną mamką. Dass man nicht irgendwie versucht, mit List sich aus irgendwelchen schwierigen Situationen herauszubringen. Nie próbować jakąkolwiek własną chytrością i przebiegłością wyprowadzić samego siebie z jakiejś trudnej sytuacji. Man löst dann meistens das aus, was man nicht haben wollte. Bo w większości przypadków wyzwala się to, czego właśnie się obawialiśmy. Anstatt dass man zu Gott kommt und auf seine Hilfe vertraut. I zamiast właśnie przyjść do Boga i zaufać w Jego pomocy. Der Pharao schickt ihn weg. Faraon odprawił go. Er will auf Nummer sicher gehen. Faraon chciał zawsze być po stronie tej pewnej, zdrowej sytuacji. Und ruft noch einige von seinen Männern, die Abraham wirklich auch nach draußen begleiten. I on właśnie powołał niektórych ze swoich ludzi, aby odprowadzili Abrama poza granice jego kraju. Czy nie jest to zawstydzające dla wierzących? Jeżeli ludzie niewierzący muszą nas odprawić, ale to nie z tego powodu, że my głosiliśmy im Ewangelię, weil wir ihnen im Endeffekt ein Hindernis gewesen sind. Nie, z tego powodu, że to my staliśmy się dla nich właśnie przeszkodą. Weil wir eben genau das Gegenteil taten. Bo my dokładnie to, co nie powinniśmy, to akurat uczyniliśmy. Sag noch einmal, wir können sehr viel lernen von Abraham. Jeszcze raz to powtarzam, bardzo dużo możemy nauczyć się od Abrama. Und ich denke, das ist auch der Grund, warum Gott diese Dinge aus Abrahams Leben aufführt. Ja myślę, że to też jest powód tego, dlaczego Bóg tak wiele rzeczy z tych z życia Abrama również i tutaj wymienił i opisał. Eben als ein Vorbild für uns. Właśnie po to, aby on był dla nas przykładem. Auch in unseren Schwachheiten. Również też i dotyczącym naszych słabości. Auch schon mal in den Fehlern, die wir machen. I również w tych błędach, które my popełniamy. Denn bei Abraham gab es immer wieder einen Weg zurück auf die Glaubenshöhe. Dlatego, że w osobie Abrama zawsze oglądamy drogę powrotu na wyżyny wiary. Er zog weg von Ägypten. On wyruszył z Egiptu. Zog in das Land Kanaan. Powrócił do kraju Kanaan. Und Vers 3 sagt, er kam bis zu dem Ort, wo im Anfang sein Zelt gewesen war. I on, jak czytamy w wierszu trzecim, wędrował aż do tego miejsca, gdzie na samym początku był postawiony jego namiot. Das ist echte Umkehr. To oglądamy tutaj szczere nawrócenie się, zawrócenie. Abraham ging genau zu diesem Ort zurück, von wo aus sein falscher Weg begann. Abraham wrócił dokładnie na to miejsce, od którego rozpoczęła się jego zła, błędna droga. Sag noch einmal, das war am Anfang gar nicht unbedingt ein Weg der Sünde. Jeszcze raz to powtarzam, niekoniecznie od samego początku była to droga związana z grzechem. Als er südwärts zog. Gdy on udawał się na południe tego kraju. Es war ein gefährlicher Weg. Nie, to była po prostu droga niebezpieczna. Er endete leider nachher in der Sünde in Ägypten. Niestety, ona zakończyła się w grzechu w Egipcie. Aber wichtig ist, dass er dorthin zurückkam, von wo der erste kleinste nicht so gute Schritt losging.
Ale ważne jest to, że on wrócił dokładnie w to samo miejsce, od którego rozpoczęła się ta droga poprzez postawienie tego pierwszego w niedobrym kierunku skierowanego kroku. Weißt du, Gott hätte ja auch sagen können in Vers 3. Wiesz co, Bóg mógł również powiedzieć w wierszu trzecim. Er kam wieder zu dem Ort zwischen Bethel und Ai, wo sein Zelt stand. On przyszedł na to miejsce pomiędzy Betel i Ai, gdzie stał jego namiot. Nein, Gott sagt, wo im Anfang sein Zelt stand. Nie, Bóg to podkreśla, gdzie u nas jest poprzednio, w niemieckim tłumaczeniu jest od samego początku jego namiot stał pomiędzy Betel i Ai. Damit macht Gott ganz klar, was Umkehr bedeutet. Tym samym Bóg jasno pokazuje, co to oznacza, że mamy zawrócić. Sag's noch einmal zurück zum Startpunkt. Jeszcze raz to podkreślam, powrót do punktu startu. Und es war eine absolute Umkehr. To było rzeczywiście prawdziwe zawrócenie. Bekehren heißt ja umkehren. Nawrócić się to rzeczywiście pochodzi od zawrócić. Denn er ging den kompletten falschen Weg wieder zurück. Dlatego, że on całą drogę, którą szedł poprzednio w błędnym kierunku, wrócił z powrotem. Und Gott betont es noch einmal in Vers 4. I Bóg to jeszcze raz podkreśla w wierszu czwartym. Er kam auch zu der Stätte des Altars, den er dort zuvor gemacht hatte. Że on wrócił do miejsca, gdzie przedtem zbudował ołtarz. So wichtig ist das Gott. Tak ważna jest ta sprawa Bogu, że tak to podkreślił. Das ist auch für mich auch in meinem eigenen Leben immer eine ganz, ganz wichtige Ermahnung hier. I to dla mnie, dla mojego prywatnego życia jest bardzo, bardzo ważne napomnienie. Und wieder wird Lot erwähnt. Następnie znowu czytamy, że wzmiankowany jest Lot. Und der ging einfach mit. I znowu czytamy, że razem po prostu z nim wędrował. Auch Lot, der mit Abraham zog. Również i Lot, który wędrował z Abramem. Ist das nicht ein trauriges Kennzeichen? Czy nie jest to cecha bardzo smutna? Ist das nicht traurig, wenn dich vielleicht deine Eltern fragen, warum besuchst du die und die Gemeindestunde? Czy to nie jest smutne, że ja pytam się moich rodziców, dlaczego ty chodzisz do tego i tego miejsca, aby być na tym nabożeństwie? Meine einzige Antwort ist, weil meine Eltern da auch hingehen. Nie, przepraszam. Jeżeli ktoś by mnie pytał, dlaczego ty tam chodzisz na to jedno miejsce, aby tam być na tym nabożeństwie, twoja jedyna odpowiedź by brzmiała, no dlatego, bo moi rodzice tam chodzą. Und du hast nie eine andere Antwort, als nur zu sagen, ich gehe auch mit. I to oznaczałoby, że ty po prostu tylko idziesz razem z nimi. Dann stehst du fast auf der Stufe eines Lot. To wiedz, że wtedy stoisz prawie na tym samym stopniu, jak i ten Lot. Gott möchte, dass wir bewusste Entscheidungen für ihn treffen. Nie, Bóg chciałby, abyśmy podjęli w swoim życiu zdecydowane i świadome decyzje, aby iść z Bogiem. Dass wir auch ganz bewusst den Weg mit den Gläubigen gehen. Abyśmy również też i całkiem świadomie szli naszą drogą razem z innymi wierzącymi. Und dass wir nicht nur Mitläufer sind. Abyśmy nie byli tylko takimi współbiegnącymi. Sag noch einmal, wir lesen von Gott, von Lot kein anderes Kennzeichen. Er ging mit Abraham. Jeszcze raz to podkreślam, w żadnym innym miejscu nie czytamy innego określenia w stosunku do Lota, jak tylko właśnie takie słowa, on wędrował albo on poszedł razem z Abramem. Und deswegen steht dort Vers 5. I dlatego jest też i tutaj ten wiersz piąty zapisany. Nein, Vers 6, Entschuldigung. Szósty, przepraszam. Und zwar lesen wir dort zweimal. A mianowicie tam czytamy dwukrotnie, sie konnten nicht beieinander wohnen. Że nie mogli obok siebie już dalej mieszkać. Lesen wir das nochmal. Und das Land ertrug es nicht, dass sie beieinander wohnten, denn ihre Habe war groß. Lecz kraj nie mógł ich obu utrzymać, aby mieszkali obok siebie, bo dobytek ich był tak wielki. Und sie konnten nicht beieinander wohnen. Tak, że nie mogli mieszkać razem ze sobą. Warum sagt Gott das jetzt zweimal? Dlaczego to Bóg dwukrotnie podkreśla? Ja, weil es zwei verschiedene Bedeutungen hat. Dlatego, że to ma dwojakie różne znaczenie.
Beim ersten Mal wirklich rein praktisch. Po pierwsze, całkowicie praktyczne znaczenie. Die Herden waren mittlerweile so groß, dass sie einfach nicht zusammen an einer Stelle mehr wohnen konnten. Ich trzody były po prostu tak ogromne, że nie było to możliwe, aby razem dalej ze sobą mieszkali. Gab vielleicht nicht genug Wasserquellen. Może nie było wystarczająco dużo źródeł wody albo studni. Das ist die erste Bedeutung dieser ersten Aussage. Takie jest pierwsze znaczenie tej pierwszej wypowiedzi w tym szóstym wierszu. Aber ich denke, durch die zweite Aussage will Gott sagen, dass es noch ein Problem gab. Ale ja myślę, że za pomocą tej drugiej wypowiedzi z tego szóstego wiersza Bóg chciał nam jeszcze coś szczególnego powiedzieć. Ich will einmal sagen, sie passen geistlich nicht zusammen. On chciał powiedzieć, że oni razem ze sobą nie pasowali duchowo. Natürlich waren sie beides gläubige. Naturalnie, oni obydwoje byli ludźmi wierzącymi. Und nicht umsonst sagt Abraham in Vers 8, wir sind Brüder. I to nie na próżno też Abraham powiedział do Lota, my jesteśmy braćmi w wierszu 8. Sie waren keine leiblichen Brüder. Naturalnie, oni nie byli cielesnymi braćmi. Aber der Ausdruck Vater und Bruder wird in der Bibel nicht nur für eine leibliche Beziehung benutzt. Ale takie określenia jak ojciec albo brat, to w Biblii nie zawsze są to tylko określenia dotyczące naszych cielesnych powiązań. Paulus spricht von Titus und von Timotheus als seinem echten Kind. Paweł mówi o Tytusie i o Tymoteuszu jako o swoim prawowitym synu. Elisa sagt, mein Vater, als Elia zum Himmel auffuhr. Elizeusz powiedział do Eliasza, gdy widział, że on jest zabierany do nieba, ojcze, mój ojcze. Das sind keine Widersprüche, das sind geistliche Beziehungen, die dort beschrieben werden. Nie, to nie są żadne sprzeczności. Te słowa określają po prostu duchowe powiązania między tymi ludźmi. Und so konnten sie sagen, dass sie Brüder sind, weil sie dem gleichen Gott angehörten. On mógł dlatego powiedzieć, że jesteśmy braćmi, bo oni należeli do tego samego Boga. Aber sie hatten zwei völlig verschiedene geistliche Einstellungen. Ale obydwoje cechowali się całkowicie innym duchowym nastawieniem. Der eine lebte im Glauben. Jeden z nich żył we wierze. Und erwartete die zukünftige Stadt, wie es der Hebräerbrief sagt. I tak jak czytamy w liście do Hebrajczyków, oczekiwał tego przyszłego miasta. Der andere lebte mehr aus dem Schauen heraus. A drugi z nich żył bardziej z tego, co oglądały jego oczy. Und liebte die irdischen Dinge. I był rozmiłowany w tych rzeczach ziemskich. Und das, denke ich, sagt uns hier die zweite Stelle. Deswegen konnten sie auch nicht beieinander wohnen. I to właśnie dlatego, ja myślę, druga połowa tego szóstego wiersza dobitnie na to wskazuje, że nie mogli przebywać razem. Nicht weil Abraham dachte, er wäre besser als Lot. Nie z tego powodu, że Abraham myślał, że ja jestem lepszym niż Lot. Das heißt ja auch nicht, dass Abraham sagte, wir können dort nicht zusammen wohnen. I też tam nie jest napisane, że Abraham to powiedział, że my nie możemy ze sobą dalej mieszkać. Das war die Feststellung Gottes. Nie, to są słowa, które są stwierdzeniem Bożym. Gott trifft auch seine Urteile. Bóg również podejmuje swoje własne i podaje nam swoje własne oceny. Und das sollten wir nie vergessen. I tego nigdy nie powinniśmy zapominać. Ja, Gott sagt einmal zu Gideon, du tapferer Held. Na przykład Bóg kiedyś powiedział do Gedeona, mężu waleczny, odważny. Und wir hätten vielleicht gedacht, Mensch Gideon, was bist du feige und haust den Weizen dort in der Kälte. A my może byśmy powiedzieli, Gedeon, przecież ty jesteś tchórzem, ty wyklepujesz pszenicę tam na dole, w tej tłoczni winnej, w takim dole. Aber Gott sieht viel mehr. Nie, ale Bóg widzi znacznie więcej. Gott sieht das Herz. Bóg widzi serce. Und so trifft Gott ein Urteil über jeden von uns. I w ten sposób Bóg właśnie ocenia każdego z nas. Gott hat einmal gesagt im Buch Maleachi, Jakob habe ich geliebt. Bóg też i raz zapisał w księdze proroka Malachiasza, Jakuba umiłowałem. Esau habe ich gehasst. A Ezawa znienawidziłem. Hat Gott erst viele hundert Jahre nach ihrem Tod gesagt. A Bóg to powiedział wiele setek lat po śmierci tych mężów. A
Aber das zeigt uns, dass Gott jeden einzelnen Menschen sieht und dass Gott über jeden einzelnen Menschen ein persönliches Urteil fällt. Ale to nam wskazuje na to, że Bóg widzi każdego pojedynczego człowieka i każdego pojedynczego człowieka odpowiednio po Bożemu ocenia. Und so muss Gott hier sagen, dass sie einfach nicht beieinander wohnen konnten. I tak też Bóg musiał tutaj to stwierdzić, że oni nie mogli przebywać dalej ze sobą razem. Końcówka szóstego wiersza. Und es zanken sich ja auch gar nicht Lot und Abraham. A przecież ani Lot, ani Abraham ze sobą się nie sprzeczali. Es zanken sich ihre Hirten in Vers 7. Czytamy w wierszu siódmym, że to ich pasterze się posprzeczali. Aber man sieht jetzt, wie weise ein Abraham auftritt. A teraz możemy spojrzeć na tą mądrość, z jaką postąpił teraz Abram. Was für eine geistliche Haltung in Vers 9. Jakież wspaniałe duchowe nastawienie, czy postawa, która jest opisana w wierszu 9. Abraham war ohne Frage viel älter als Lot. Bez żadnej wątpliwości Abram był przecież znacznie starszy od Lota. Und Abraham hat von Gott die Verheißung bekommen und den Auftrag. I to Abram otrzymał od Boga tą obietnicę i zlecenie. Und was sagt Abraham in Vers 9? A co czyni Abram w wierszu 9? Pass auf, Lot, ich gebiete, so und so wird das jetzt gemacht. Czy on tutaj powiedział: Lot, uważaj, ja ci rozkazuję, tak i tak zrobimy. Nein. Nie. Dieser große Abraham lässt Lot wählen. Ten wielki mąż Abram, on pozwala, żeby to Lot wybierał. Spójrzmy na to tak. Po pierwsze widzimy tutaj to miejsce, jakie zajmuje Abram jako miejsce pokory. Jeszcze raz to podkreślam, on przecież był starszym. On miał to prawo przecież wskazać, jak ma teraz, mają teraz postąpić. Ale on tak nie zrobił. I to właśnie miejsce pokazuje, jakie usposobienie kierowało Abramem. Wiecie, on właśnie wrócił dopiero co z tego miejsca, w którym był postawiony ołtarz. Dort, wo das Zelt gewesen war. Tam, gdzie był postawiony namiot. Es war eine vollkommene Umkehr. To było miejsce wskazujące na jego doskonałe, całkowite zawrócenie ze złej drogi. Und du siehst hier die geistlichen Früchte davon. I od razu widzimy, jakie to przyniosło duchowe owoce. Was für ein demütiges Verhalten. Jakież bardzo pokorne zachowanie. Das zweite ist, a druga rzecz, er lässt Lot sogar wählen. On pozwala nawet Lotowi, aby to on wybierał. Das heißt, er vertraut darauf, to znaczy, że on oparł się o to albo zaufał, dass Gott das hier in die Hand nehmen muss. Że to Bóg musi teraz tutaj wziąć w swoje ręce. Denn Gott hat ihm gesagt, das Land, das du sehen wirst, das werde ich deinen Nachkommen geben. Przecież to Bóg mu powiedział, że kraj, który ty teraz oglądasz, ja dam twojemu potomstwu. Lot war nicht sein Nachkomme. A przecież Lot nie był jego potomkiem. Das heißt, das, was Lot wählte, konnte nicht dieses verheißene Land sein. A więc to oznacza, że to, co teraz Lot wybiera, to nie może być ten jego obiecany kraj dla Abrama. Er musste davon ausgehen, dass Gott das lenkt. I teraz Abram musiał zakładać, że to Bóg przejmie inicjatywę i wszystkim pokieruje. Weißt du, auch bei den Fehlern, den Abraham macht, er ist ein Mann des Glaubens. Spójrz na to tak, że w przypadku Abrama, pomimo tych wielu błędów, które on popełnił, to jednak widzimy, że to był mąż wiary. Ja myślę, że to jest właśnie przyczyna tego, że o pierwszym mężu, o którym było powiedziane w Słowie Bożym, to właśnie Abram, że on uwierzył Bogu. Liest du nicht bei Adam, das liest du nicht bei Abel, das liest du nicht bei Noah. Czegoś takiego nie przeczytasz o Adamie, o Ablu, ani o Noem. Du liest es auch nicht bei Henoch, er wandelte mit Gott, mehr lesen wir nicht.
Nie przeczytasz tego w stosunku również i do Enocha. My czytamy tylko, że on pielgrzymował z Bogiem. Nic więcej na jego temat. Obwohl sie ohne Frage geglaubt haben. Pomimo tego, że wiemy, że ci mężowie z całą pewnością też wierzyli. Aber Gott hat es nicht erwähnt. Ale Bóg po prostu tego nie wspomniał. Jeszcze jeden wiersz chciałbym pokazać, z którego chciałbym pokazać, jak wielką wiarę Abraham musiał mieć. Gdy wrócimy jeszcze raz do 7 wiersza z 12 rozdziału, deiner Nachkommenschaft will ich dieses Land geben. A ziemię tę dam potomstwu Twemu. Da kann man gut drüber lesen. To tak po prostu się łatwo czyta. Ich müsste noch einen anderen Vers vorne weglesen. Ale musimy jeszcze spojrzeć na inny wiersz, troszeczkę wcześniej. Muszę go poszukać, chwileczkę. Von Kapitel 11, Vers 30. Z 11 rozdziału, wiersz 30. Und Sarai war unfruchtbar, sie hatte kein Kind. A Saraj była niepłodna, nie miała dzieci. Das heißt, hier in Kapitel 11, Vers 30 war schon klar, dass Sarai eigentlich keine Kinder bekommen kann. To znaczy, że tutaj już w tym 11 rozdziale, w 30 wierszu było to całkowicie dla nich jasne, że Saraj była niepłodna i nie mogła mu dać potomstwa. Sarai war die Frau von Abraham längst zu dem Zeitpunkt. Ona była przecież od dawna żoną Abrama. Und jetzt sagt Gott zu Abraham, deine Nachkommen, die werden dieses Land bekommen. A teraz Bóg mówi do Abrama, twoje potomstwo ten kraj odziedziczy? Was hätten wir denn zu Gott gesagt? Co my w takiej sytuacji odpowiedzielibyśmy Bogu? Abraham baut einen altar. Abraham zbudował w odpowiedzi Bogu ołtarz. Verstehst du, es stand hier längst fest, dass sie unfruchtbar war und trotzdem glaubt er dieser Verheißung Gottes, dass Gott irgendwie irgendetwas machen kann. Już od dawna było to dla Abrama wiadome, że jego żona jest niepłodna, a pomimo tego on uwierzył Bogu, że w jakiś sposób Bóg zrealizuje to, co obiecał. Und so ist es auch hier in Kapitel 13. Tak dokładnie też to oglądamy w 13 rozdziale. Abraham muss felsenfest darauf vertrauen, dass Gott jetzt die Wahl von Lot in seine Hand nimmt. Abraham musiał być naprawdę bardzo głęboko o tym przekonany i jego wiara musiała być mocna jak skała, że Bóg tym pokieruje, że Lot wybierze właściwie tak, aby spełniła się obietnica dla Abrama. Gdy teraz ten 10 i 14 wiersz porównamy, dann sieht man, warum die beiden nicht zusammen wohnen konnten. To od razu możemy zauważyć, dlaczego ci dwaj mężowie nie mogli razem ze sobą mieszkać. Lot erhob seine Augen. Czytamy, Lot podniósł swoje oczy. Bei Abraham in Vers 14, a jak czytamy w przypadku Abrama w wierszu 14, da sagt Gott zu ihm, Abraham, erhebe deine Augen. Tam czytamy, to Pan Bóg rzekł do Abrama, po odłączeniu Lota od niego, ty podnieś oczy swoje. Was für ein riesiger Unterschied. Jakaż potężna różnica między tymi mężami. Lot sieht nur das Sichtbare. Lot spojrzał na to, co było dla niego widoczne. Das, was seine Augen begehren. To, co pożądały jego oczy. Und er hat aus der Geschichte nicht gelernt. I on z historii swojego życia nie nauczył się tego. Und man wird aus der Geschichte nicht lernen. Bo rzeczywiście niewielu ludzi z historii życia swego uczy się. Eva sah die Frucht. Ewa też widziała owoc. Sie war angenehm in ihren Augen. Też on wydawał się miłym dla jej oczu. Sie aß, und sie nahm. Ona wzięła i jadła. Hier das Gleiche. Er erhob seine Augen und sah. To samo tutaj w przypadku Lota. Podniósł swoje oczy i widział, spojrzał. Was später in der Geschichte fällt mir gerade ein, Achan. Trochę później w historii tego narodu możemy sobie przypomnieć historię Achana. Er sah,
On, czytamy o nim, zobaczył. Glaube, dann heißt es, war begehrenswert. Dla niego to, co on zobaczył, było godne pożądania. Und er nahm. I on to zabrał. Wahrscheinlich kann man durch die ganze Bibel findet man solche Beispiele bis in unsere Zeit. I idąc przez całą Biblię, mnóstwo takich przykładów byśmy znaleźli aż do dzisiejszych czasów. Wir lernen oft so wenig aus der Geschichte. O, jak niewiele uczymy się z naszej przeszłości. Wir lernen oft so wenig aus der biblischen Geschichte. I jak niewiele uczymy się też i z tych historii biblijnych. Es ist zu unserer Belehrung aufgeschrieben worden. A przecież one zostały zapisane dla naszego pouczenia. Lot hatte nicht gelernt aus der Geschichte bis dahin. Lot niczego nie nauczył się ze swojej przeszłości aż do tego momentu. Er hob seine Augen und sah die ganze Ebene des Jordan. On podniósł swoje oczy i widział całą tą równinę nadjordańską. Die war vollkommen bewässert. Ona była doskonale nawodniona. Gleich dem Garten des Herrn. Ona była podobna do ogrodu pańskiego. Interessant, dass hier Bezug genommen wird auf den Garten Eden. Jakie to jest interesujące, że tutaj jest nawiązanie do tego ogrodu Eden. Vielleicht eben gerade ein Hinweis auf das Sehen. I to właśnie jest też wskazówką na to oglądanie. Aber eben auch wie das Land Ägypten. Ale również też jak ziemia egipska. Ich war halt einmal geschmeckt, wie schön das in Ägypten gewesen ist. Przecież oni niedawno co zakosztowali tego, jak to jest piękne być w Egipcie. Und das, was er dort kennengelernt hatte, das ließ ihn nicht mehr los. A to, czego oni tam poznali i zasmakowali, nie mogło go te wrażenie opuścić. Weißt du, das, was unsere Speise ist, das strahlen wir nach außen wieder. Wiesz co? To, co jest naszym pokarmem, to my również też i promieniujemy na zewnątrz naszego otoczenia. Wir sprachen eben in der Pause über das Hohelied. Właśnie dopiero co w tej przerwie żeśmy rozmawiali na temat pieśni nad pieśniami. Und hast du eben ein schönes Beispiel für? I tam przeczytajmy bardzo piękny przykład. Da wird der Bräutigam mit dem Apfelbaum verglichen. Tam ten oblubieniec porównany jest z jabłonią. Und dann ist das Kennzeichen der Braut. A jaka jest cecha charakteryzująca oblubienicę? Dass sie von dieser Frucht aß. To to, że ona spożywa z tego owocu. Kapitel 2, Vers 3. Czytamy o tym w Pieśni nad Pieśniami, drugi rozdział, w trzecim wierszu. Wie ein Apfelbaum unter den Bäumen, so ist mein Geliebter, und am Ende seine Frucht ist meinem Gaumen süß. Jak jabłoń wśród drzew leśnych, tak mój miły, i pod koniec tego wiersza, gdyż jego owoc jest słodki dla mego podniebienia. Und dann müssen wir nach Kapitel 7, Vers 9 gehen. A teraz musimy przejść do siódmego rozdziału, do dziewiątego wiersza. Und da wird über die Braut gesagt. I tam mowa jest o oblubienicy. Der Duft deiner Nase wie Äpfel. 7 Vers 9 am Ende. Und der Duft deiner Nase wie Äpfel. I pod koniec tego wiersza, a tchnienie twoich nożdży jak woń jabłek. Wir riechen nach dem, was wir essen. A więc krótko mówiąc, my po prostu pachniemy tym, co my spożywamy. Hier ganz praktisch, wenn ich Knoblauch esse, rieche ich nach Knoblauch. To jest bardzo praktyczne, jeżeli my będziemy spożywali czosnek, będziemy również pachnęli czosnkiem. Aber du hast die geistliche Anwendung. Ale możemy jednocześnie zauważyć duchowe zastosowanie tego. Wenn meine Speise Jesus Christus ist, rieche ich in Anführungszeichen nach Jesus Christus. Jeżeli moim pokarmem będzie osoba Jezusa Chrystusa, to w cudzysłowie mówiąc, będę pachniał Jezusem Chrystusem. Die Speise von Lot war Ägypten. Tym pokarmem dla Lota był Egipt. Er roch nach Ägypten. I dlatego on pachniał tym Egiptem. Er handelte wie die Ägypter. I on też i działał, czy czynił tak jak Egipcjanie. Man denke an die monumentalen Gebäude dort, die es damals gab. Man sah. A w tym czasie budowano w Egipcie te monumentalne budowle i Lot to też widział. Und so wählte er nach seinen Augen. I tak też wybrał to, co widziały jego oczy. Und er war nicht gerade bescheiden. A wcale nie był skromny w tym, co wybierał. Was sagt Vers 11?
Bo możemy przeczytać w wierszu 11. Er wählte sich die ganze Ebene. On wybrał sobie cały okręg nadjordański. Wenn schon, denn schon. Jeżeli już, to całość. Und man denkt an Abraham, der freiwillig zurücksteht. A co czyni Abraham? On dobrowolnie wycofuje się i przygląda się. Und dann wohnt er im, dann trennten sie sich, sagt Vers 11. W wierszu 11 czytamy, że rozdzielili się ci dwaj mężowie. Und er schlägt seine Zelte auf bis nach Sodom. I czytamy o Locie, że on rozbijał swoje namioty aż do Sodomy. Koniec 12 wiersza. Wir werden morgen sehen, was Sodom bedeutet. A jutro będziemy mogli posłuchać o tym, co oznacza Sodoma. Dass er dort an einem ganz gefährlichen Ort gewesen ist. I okaże się, że on znalazł się dla niego w bardzo niebezpiecznym miejscu. Und jetzt hat Abraham das erfüllt, was Gott ihm Jahre vorher gesagt hatte. A teraz Abraham wypełnił to, co Bóg mu lata wcześniej już powiedział. Er ist aus seinem Land gegangen. On poszedł do tego kraju. Er ist aus seiner Verwandtschaft gegangen. Przepraszam, on wyszedł ze swojego kraju, on wyszedł ze swojej rodziny. Und er war jetzt in dem Land, das Gott ihm gezeigt hat, zeigen will. I znajdował się teraz w kraju, który Bóg chciał mu pokazać. Ich will noch einmal sagen, alles was bis Kapitel 13 Vers 13 passiert ist. Jeszcze raz to chciałbym powtórzyć. Wszystko to, co się wydarzyło do tego 13 rozdziału, do 13 wiersza. Die ganzen Probleme. Wszystkie te problemy, one nie musiały wystąpić. O, jakże często to my Bogu przypisujemy winę za rzeczy, które nie udały się w naszym życiu. Ja to też i znam ze swojego własnego życia. Und wie oft habe ich dabei selbst übersehen, dass ich die warnende Stimme Gottes manchmal sogar absichtlich überhört habe. A jakże często z zawstydzeniem musiałem to stwierdzić, że te ostrzegające słowo od Boga ja czasami nawet i celowo, świadomie nie dosłyszałem. Gott will von uns eine ehrliche Blickrichtung. A Bóg sobie życzy, abyśmy my kierowali się tym szczerym spojrzeniem. Von Lot lesen wir jetzt erstmal nichts mehr, bis er gefangen weggeführt wird. O Locie nie czytamy od tego momentu już nic więcej, aż do tej chwili, gdy jest wzmiankowany jako ten, którego pojmano przez obce wojska. Aber wir lesen jetzt noch etwas sehr Schönes von Abraham. Ale przeciwnie do niego coś bardzo pięknego czytamy w stosunku o Abramie. Abraham bekommt jetzt noch einmal die Verheißung ausgesprochen. Abraham jeszcze raz otrzymuje tą wypowiedź ze strony Bożej dotyczącą obietnicy dla niego. Aber zuerst sagt Gott zu ihm, erhebe doch deine Augen. Ale najpierw Bóg powiedział do niego, podnieś oczy swoje, 14 wiersz. Und Gott sagt ihm, jetzt guck in alle Himmelsrichtungen. I Bóg teraz powiedział do niego, spójrz teraz we wszystkie kierunki świata. Ja, nach Norden, nach Süden, nach Osten und nach Westen. Spójrz na północ, na południe, na wschód i na zachód. Das ganze Land. Całą tą ziemię. So, und jetzt pass auf, wie Gott seine Voraussage noch einmal präzisiert. I teraz zwróćcie uwagę na to, jak Bóg swoją wypowiedź jeszcze raz sprecyzował. Wir haben gelernt, dass Gott ihm dieses Land zeigen will. Myśmy się już tego nauczyli, że na początku Bóg powiedział do niego, chcę ci pokazać ten kraj, do którego pójdziesz. Następnie nauczyliśmy się już tego, że Bóg mu obiecał ten kraj dla jego potomstwa. Co dla Abrama już z całą pewnością musiało oznaczać potężny cud ze strony Bożej, bo przecież dobrze wiedział, że jego żona jest bezpłodna. Jetzt kommt noch ein dritter Punkt hinzu. Ale teraz dochodzi jeszcze trzeci punkt do tego. Jetzt wendet sich Gott vertrauensvoll an seinen Diener. Teraz Bóg w pełnym zaufaniu zwraca się do swojego sługi. Und er sagt in Vers 15 in der Mitte. I mówi do niego w 15 wierszu. Das ganze Land, das du siehst. Tą całą ziemię, którą widzisz. Dir will ich es geben. Dam tobie. Und deiner Nachkommenschaft.
i potomstwu twemu. Man merkt, dass Gott ihm jetzt hier etwas verheißen kann, was er ihm vorher nicht sagen konnte. A więc zauważamy, że Bóg mógł mu dopiero teraz coś przyobiecać, o czym wcześniej nie mógł mu powiedzieć. Weil Abraham geistlich noch nicht auf der Glaubensstufe war. Dlatego, że Abraham po prostu nie był jeszcze na tej odpowiedniej wysokości tego poziomu duchowego. Ich gebe dieses Land auch dir. Tą ziemię dam również tobie. Ist das nicht eine gewaltige Botschaft für diesen Mann? Czy to nie było potężne poselstwo dla tego męża? Sag noch einmal, der alles verlassen hat. Jeszcze raz sobie to wyobraźmy, dla człowieka, który wszystko w swoim życiu opuścił. Der nicht nur erfahren hat, was eine Errettung ist, der auch erfahren hat, was es heißt, eine Berufung zu erleben. Człowiek, który nie tylko doświadczył, co to znaczy być wyratowany, ale również człowiek, który też i wiedział, co to oznacza być powołany. Der kriegt jetzt hier diese persönliche Botschaft. Taki człowiek otrzymuje teraz te osobiste do niego skierowane poselstwo. Das ganze Land, das du siehst, dir will ich es geben. Bo całą tę ziemię, którą widzisz, tobie chcę dać. A tak pobocznie również twojemu potomstwu. A teraz jeszcze czwarty punkt do tego musimy dołożyć. Aż na wieki. To jest właśnie ta wielka różnica w stosunku do Lota, który podniósł sam swoje oczy, który widział coś, co było ograniczone czasowo. I widzimy porównanie z Abrahamem, który musiał być pobudzony przez Boga, aby podniósł swoje oczy. Abraham, który był w stanie spojrzeć na to z punktu widzenia Bożego. I on dowiaduje się, że potomstwo jego będzie niezliczone. Es gibt da zwei schöne Vergleiche in der Bibel. Są bardzo piękne dwa porównania w stosunku do tego w Biblii. Po pierwsze, jego potomstwo jest porównywane jak niezliczony proch na ziemi. Und zum anderen mit der Anzahl der Sterne am Himmel. Ale w drugim miejscu jest również też i porównywane do tej niezliczonej, ogromnej liczby wszystkich gwiazd. Beide Gruppen haben ein interessantes Kennzeichen. I obydwie te grupy cechują się interesującymi rzeczami. Es gibt nur endlich viele Sterne. Bo gwiazd jest skończona liczba, aber du kannst sie nicht zählen. Ale nikt nie jest w stanie ich policzyć. Und es gibt auch nur endlich viel Staubkörner auf dieser Erde. I również też jest skończona liczba ziarenek prochu czy piasku na tej ziemi. Aber niemand kann sie zählen. Ale nikt nie jest w stanie je policzyć. Und so ist natürlich die Anzahl der Menschen, die zum Volk Gottes gehören, ebenfalls endlich. Również też i ta liczba ludzi, którzy należą do narodu Bożego, jest też skończona. Aber niemand kann sie zählen. Ale też nikt nie jest w stanie jej policzyć. Wo es eine Ausnahme gibt, und das ist Gott. Jest tylko jeden wyjątek, a tym jest sam Bóg. Das zeigt uns an Psalm 147. A to nam wskazuje od razu na słowa zapisane w Psalmie 147. Da ist es nämlich erstens, dass dieser Gott die Sterne gezählt hat. Po pierwsze, tam jest napisane, że właśnie ten Bóg policzył wszystkie gwiazdy. Dass dieser Gott jedem Stern einen Namen gegeben hat. Że ten właśnie Bóg każdej gwieździe osobno daje własne jej nazwę. Und dass dieser Gott sich jeden einzelnen kümmert, der zerschlagenen Herzens ist. A do tego ten wielki Bóg troszczy się o każdego człowieka, którego serce jest skruszone. Und so hat Gott hier schon dieses ganze Volk vor seinen Augen. I tak Bóg już w tym momencie cały ten naród widział swoimi oczami. Was für uns unzählbar ist. Dla nas coś, co jest nie do policzenia. Aber Gott hat es gezählt und kennt jeden einzelnen mit Namen. Ale Bóg to policzył i zna każdego po imieniu. Und kümmert sich jeden einzelnen persönlich, wie auch hier bei Abraham.
i troszczy się o każdego pojedynczego dokładnie tak samo, jak troszczył się o Abrama. Und dann sagt eben in Vers 17 das, was Abraham schon in Kapitel 12 gemacht hat. I w wierszu 17 czytamy również i o tym, co Abraham już w 12 rozdziale uczynił. Mach dich auf und durchzieh das Land nach seiner Länge und nach seiner Breite. Czytamy wezwanie do niego: wstań i przejdź ten kraj wzdłuż i wszerz. Es hat hier eine etwas andere geistliche Bedeutung als in Kapitel 12. Ja myślę, że to wezwanie ma tutaj inne duchowe znaczenie niż to, o którym czytamy w 12 rozdziale. Ich denke, hier ist es direkt ein Bild vom Wort Gottes. Ja myślę, że ono tutaj jest wyraźnie obrazem Słowa Bożego. Und dass Gott uns sozusagen auffordert, dass wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen sollen. A tu Bóg nas tak bardzo wyraźnie do tego wzywa, abyśmy my zajmowali się Słowem Bożym. Dass wir uns wirklich aufmachen und das Wort Gottes auch der Länge nach durchziehen. Abyśmy rzeczywiście wstali i przeszli Słowo Boże w całej jego szerokości. Das heißt praktisch, dass ich mir Zeit nehme für das Wort Gottes. Dla mnie praktycznie to ma oznaczać, że ja będę po prostu inwestował swój własny czas dla Słowa Bożego. Weißt du, dieses Land zu durchziehen heißt dieses Land kennenzulernen. Przejść ten kraj to oznacza nic innego, jak właśnie poznać ten kraj. Sowohl in der Länge wie auch in der Breite. Zarówno co do szerokości, jak i jego długości. Die Frage ist, kennen wir das Wort Gottes? Powstaje pytanie, czy my w ogóle znamy Słowo Boże? Ich will zum Schluss doch nochmal diese Frage stellen, wie viel Zeit nehmen wir uns für das Wort Gottes? I koniec końców ciśnie się na usta to pytanie, ile my czasu inwestujemy na czytanie Słowa Bożego? Mir erzählte mal einer ganz stolz, dass jeden Tag 10 Minuten in der Bibel liest. I ktoś kiedyś mi bardzo dumny z tego opowiadał, że on każdego dnia czyta 10 minut w swojej Biblii. Klingt viel, oder? To może brzmi, że dużo, nieprawdaż? Eine Stunde hat 6-10 Minuten Päckchen. Każda godzina ma 6 takich paczuszek 10-minutowych. Wir haben 24 Stunden am Tag. My mamy 24 godziny na dobę. Das heißt, du hast 144 10-Minuten-Pakete. A to oznacza, że ty masz 144 takie paczuszki 10-minutowe. Wenn du davon am Tag eins opferst für Gott. Jeżeli ty na dzień tylko jedną taką paczuszkę 10-minutową ofiarujesz Twojemu Bogu, ist das weniger als 1% deiner Zeit. To oznacza, że to jest mniej niż 1% Twojego całego czasu na dobę. Jetzt überleg mal deine 10-Minuten-Päckchen am Computer. I teraz zastanów się na temat tych paczuszek 10-minutowych, ile ich zużywasz przy Twoim komputerze. Oder mit dem Smartphone. Albo zajmując się Twoim smartfonem. Und dann überleg dir mal, ob du wirklich das Wort Gottes durchwanderst. I wtedy zastanów się, czy ty rzeczywiście w swoim życiu wędrujesz przez Słowo Boże. Das war hier der klare Auftrag von Gott an Abraham. Durchwander das Land. A przecież to było takie jasne zlecenie Boże dla Abrama. Ty powinieneś teraz cały ten kraj przejść wzdłuż i wszerz. Und das ist Gottes Auftrag an uns. I tak samo brzmi Boże polecenie do nas. Lies die Bibel. Czytaj Twoją Biblię. Lies sie unter Gebet. Czytaj ją również z modlitwą. Abraham schlägt seine Zelte auf. Abraham rozbijał swoje namioty, czytamy. Obwohl ihm das Land gehört, er bleibt in Zelten, ein Pilger in diesem Land. Pomimo, że ten kraj do niego należał, to on dalej pozostał pielgrzymem w tym kraju, w namiotach mieszkającym. Und wohnte unter den Terebinten Mamres, die bei Hebron sind. I zamieszkał pod tymi drzewami terebintowymi w Mamre pod Hebronem. I tam właśnie zbudował swój trzeci ołtarz. On tam zamieszkał. Mieszkać to jest miejsce naszego dłuższego pobytu. Das heißt, Abraham wohnte dort, wo es Gemeinschaft mit Gott gab. To znaczy, że Abraham mieszkał tam, gdzie on miał społeczność z Bogiem. Mögen wir auch in diesem Punkt von Abraham lernen.
Obyśmy i w tym punkcie się uczyli od Abrama. Von diesem Mann des Glaubens. Od tego męża wiary.